Witam, Joanna Palińska, grymatematyczne.gimdo.com. Dziś chciałabym pokazać, w jaki sposób stworzyć grę w Learning Apps pod tytułem Memory. Wchodzę sobie na stronę Learning Apps, loguję się, przechodzę do tworzenia aplikacji i wybieram opcję przyporządkowanie. Na samym dole znajdź pary. Mogę oczywiście pozaglądać na gotowe przykłady. Mogę od razu przejść do tworzenia aplikacji. Tytuł mojej aplikacji to dodawanie do 20. Bardzo prosta gra Memory. Polecenie znajdź pary. Przygotowałam sobie wcześniej już obrazki, które wykorzystam. I teraz wielkość kart. Mogę zdecydować, czy mają to być średnie karty, duże karty, małe. Moje są dużymi kartami. Teraz w tej grze mogę skorzystać z tekstu, mogę skorzystać z przygotowanego wcześniej obrazu albo tekstu nagraniowego. Ja korzystam z obrazu. Przygotowałam sobie już takie banerki. Czekamy, bo mam problem z internetem. I przeciągnij obrazek tutaj. Te są moje banerki. 5 plus 6. I drugi obraz. Do pary, tak? Muszę tutaj wrzucać obrazki, które tworzą parę. 5 plus 6 i 11. To jest pierwsza para. Mogę zdecydować, ile par będzie zawierała moja gra. Dodaję kolejny element, czyli para druga. U mnie par będzie 6. 4 plus 8 i następny obraz do pary. To 12. Dodaję kolejny element. Siedem plus sześć i do pary wynik 13. Jeszcze zostały mi do wrzucenia trzy kolejne pary. Już zrobimy to do końca, mimo że mam dziś strasznie powolny internet, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Było 8 plus 6, wynik 14 i kolejny element, piąta para. Siedem plus 8 15. Ostatni element. Oczywiście możemy decydować, ile tych par utworzymy. 9 plus 7. I 16. Mamy 6 par. Informacja zwrotna już jest uzupełniona. Zobaczymy, jak będzie wyglądać nasza gra. Polecenie jest prawidłowe. Znajdź parę. W
W tym miejscu możemy otworzyć grę w opcji pełnoekranowej. Tak jest nawet lepiej grać, gdyż widzimy większe klocki. Oczywiście w tradycyjnej grze Memory szukamy par, takie, które dają nam wyniki. Tutaj widzimy, liczymy ilość kliknięć. Ja wrócę z tego obrazu. Będę mogła tą grę za moment sobie jeszcze na spokojnie sprawdzić, czy wszystko pasuje. Na tą chwilę aplikację zapisuję. Tak, gdy już sprawdzę, że rzeczywiście wszystko jest w porządku, mogę tą aplikację opublikować. Zmienić oczywiście jej wygląd, nadając później jej przygotowany banerek. Wybieram obszar, czyli matematyka. Mogę tak samo wybrać tą podkategorię. Mogę zostawić bez zmian, czy to edukacja wczesnokształcona. Także mogę to wybrać i przesyłam ten formularz. I ta aplikacja już powinna być opublikowana. Inni uczestnicy przeglądający stronę Learning Apps będą mieli także dostęp do tej aplikacji. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.